wracając do pracy po zwolnieniu lekarskim, Solidarność się tworzyła. Zbierano akces, przyjmowano akces członków, na członków do nowo tworzonego się związku, chociaż jeszcze w ten czas nie wiedzieliśmy dokładnie, jaką będzie nazwę. Używało się nazwy Solidarność, ale jeszcze to było przed rejestracją. I ku temu zaskoczeniu właśnie to było to, że w niespełna miesiąc czasu na kopalni Wujek prawie 80% załogi przystąpiło, zgłosiło swój akces do nowo powstających związków zawodowych. Równocześnie z organizacją tworzenia się nowego związku na oddziałach powstają oddziałowe organizacje związkowe. Wyłaniani są delegaci na pierwsze walne zebranie komisji zakładowej. Także bodajże w październiku takie zebranie wyborcze się odbyło. Ja byłem delegatem oddziału, w którym pracowałem, czyli oddział SOTM, samodzielny oddział transportu materiałowego. Bo tam pracowałem w czasie studiów i pozostałem w tym oddziale do 1981 roku, do dnia strajku. I jako przedstawiciel oddziału no wybieraliśmy przewodniczącego. W ten czas wydawało się, że jedyny słuszny przewodniczący, którym był Jan Ludwiczak. Zresztą cały skład osobowy tworzący komitet założycielski praktycznie został przeniesiony i wybrany w skład zarządu, oprócz Andrzeja Winczewskiego, który wchodził do MKR-u, do zarządu MKR-u w Jastrzębiu, a po zakończeniu jego pracy w MKR-ze no niestety nie znalazł już miejsca w nowo powstałej komisji zakładowej. Wybory były dość burzliwe, bo o mandat delegata na krajowy, pierwszy krajowy zjazd delegatów z naszej kopalni ubiegał się Kazimierz Świtoń. W ten czas wszyscy byli za tym, żeby ten mandat zaufania z załogi kopalni Wujek obdarzyć Świtonia, który wprawdzie rzekomo był pracownikiem kopalni Wujek przez 3 dni, ale nie wiem, jak to w rezultacie było. W każdym razie na walnym zebraniu ten wątek został również wyciągnięty, bo byli zwolennicy, jak i przeciwnicy obdarzenia mandatem delegata z kopalni Wujek, właśnie Kazimierza Świtonia. Można powiedzieć, że odbierał jedno miejsce członkom komisji zakładowej, czy członkom struktur zakładowych kopalni Wujek. W każdym bądź razie no, wybór Świtonia na delegata nie był taki jednoznaczny, bo między innymi w ten czas żeśmy się dowiedzieli, że Świtoń, przyjmując się do pracy, pobrał odzież, a przy zwolnieniu po 3 dniach jej nie zdał. I to figurowało w jego aktach jako obciążenie i jako negatywne. No ale delegaci jednak przychylili się do stronników Kazimierza Świtonia. Raczej też przeważył fakt, że Świtoń był w ten czas uznawany za twórcę, pierwszego twórcę wolnych związków zawodowych w Polsce, bo taka jest prawda, że pierwsze organizacje wolnych związków zawodowych powstały na Śląsku. Związek zawodowy to jest organizacja pracownicza. Model związków zawodowych PRL-u, czyli CRZZ-u, polegał na tym, że związki zawodowe zajmowały się głównie rozdzielnictwem, jak to się bardziej dosadnie nazywając, pietruszką, biletami, akcją ziemniaczaną, akcją socjalną, bo w czasy to wszystko było w sferze związków zawodowych.
Tu zaczynał się tworzyć ruch, który był ruchem niezależnym, do którego struktur mieli być wybierani ludzie niezwiązani z kierownictwem kopalni, bo statut związku wyraźnie mówił, że jeżeli ktoś pełni funkcję kierowniczą, nawet na najniższym szczeblu zarządzania, decydując się na kandydowanie do związków zawodowych, musi z pracy zawodowej zrezygnować z funkcji kierowniczej. Więc była to rzecz do wyboru i myślę, że to i dwuletnia kadencja, pierwsza dwuletnia kadencja władz związku i ograniczenie możliwości pozostawania we władzach związku przez dwie kolejne kadencje były powodem do tego, że tak gremialnie ludzie do tego związku przystępowali. To wydaje mi się legło u podstaw. No a poza tym nowo tworzony związek zawodowy przyjął jako pole działania i zasady działania polegające na podstawach chrześcijańskiej nauki Kościoła, przywrócenie ołtarzy świętej Barbary na kopalniach. To również jest ten element, który bardzo zaznaczył się przy tworzeniu tego związku. Powrót na łono Kościoła też był tym elementem, który przyciągał do tego związku nowych członków. Mówiąc w porównaniu do CRZZ, tu nie mówię, żeśmy się tym nie zajmowali, bo no niestety w społeczeństwie, którym nauczono, że się każdemu coś należy, tego od razu wyeliminować się nie da. I związek również zajmował się sprawami socjalnymi, szczególnie w tym okresie tworzenia się tego związku, kiedy w kraju działo się bardzo źle, gospodarczo źle. Brakowało towarów w sklepach. Rozdzielnictwo można powiedzieć, że to, co rząd bardzo chętnie przystał na postulaty stoczniowców, wprowadzając reglamentację na towary, przyklasnął temu, chociaż było wiadomo, że pokrycia w masie towarowej na te talony i tak nie ma. To też nie zlikwidowało kilometrowych kolejek przed sklepami. Z tego powodu też towaru na półkach sklepowych nie przybyło. I w związku z tym związek jeszcze przyjął rolę kontrolera właśnie dystrybucji tych towarów. Doszło do kuriozalnych historii, kiedy żeby otrzymać na akcję zimową ziemniaki od polskich rolników, to musiały towarzyszyć temu konwoje złożone ze związkowców. W jedną stronę konwojowali składy z węglem, które wiozły węgiel do odbiorcy, czyli do rolników, bo często bywało tak, że węgiel po drodze były zmieniane listy przewozowe i trafiał zupełnie gdzie indziej niż wyjeżdżał z kopalni. No a z powrotem przywożono towary rolne, spożywcze. I tak się to odbywało, co wcale nie było dobre, bo to też tworzyło już od samego początku pewne wynaturzenia, co niektórzy działacze Solidarności stwierdzili, że są postawieni ponad prawem, że dla członków związku, dla funkcyjnych ma być odrębne prawo, że wszystko wolno, za co nie wolno było karać, bo w ten czas było to nagłaśniane w różnego rodzaju sposób, co wcale nie stworzyło żadnych podstaw do tego, żeby w tym okresie władza ludowa w jakiś sposób tych związkowców nie temperowała, bo ludzie byli aresztowani pod byle powodem uczestnictwa, korleportaż prasy niezależnej. To dawało podstawy do tego, żeby władza ludowa tych działaczy po prostu sadzała za kraty. Nie mówiąc o tym, że wraz z powstaniem Solidarności
zaświeciło się światełko w tunelu do odkrywania białych kart polskiej historii. W ten czas chociaż jeszcze szykanowani działacze byli za Katyń, ale już się o tym mówiło głośno. Wydawnictwa niezależne wydawały pierwsze książki właśnie o Katyniu, o katastrofie gibraltarskiej. To wszystko dopiero zaczęło trafiać do ludzi, bo ta żelazna kurtyna zaczynała pomału się rozsuwać. Wraz z powstaniem Solidarności do związku przyłączyli się również intelektualiści. Oni też próbowali na podbudowie właśnie KOR-u spotkania z działaczami, z członkami związku, przybliżając ich właśnie te wydarzenia historyczne, o których w PRL-u nie wolno było nawet głośno pomyśleć. Wiele było spotkań, gościliśmy tu różnych ludzi, no ale też, jak to się mówi, częste akcje protestacyjne i strajkowe ściągały na kopalnię wielu tych prominentnych działaczy Solidarności, doradców Solidarności, takich jak na przykład Rulewski, Michnik. W ten czas byli idolami, głównymi patronami, jak można powiedzieć, mężami opatrznościowymi nowo tworzonego się związku, chociaż w ten czas żeśmy nie wiedzieli, że w ten sposób przygotowują się do przejęcia władzy, a zarazem ogrania członków Solidarności.